Siemaneczko, ludziska, siemaneczko, siemaneczko i lecimy, lecimy, lecimy. Oboj, oboj, oboj. W Toruniu, ludziska, w Toruniu, w Toruniu. A my mamy dzień drugi nowego roku i dzień drugi w sumie przy Days Gone. Także tak to się będzie zapowiadać na dzień dzisiejszy. Wieczorkiem być może w Battlefieldzie kasę pogramy razem z Haskellem, także tutaj tak to by wychodziło, jeśli chodzi o dzisiejsze plany. No, także tak to by się układało. Sądzę, że weekendik mocno przysiędziemy, tak jak wspominałem, przy Jakuzie. To na tapecie będzie też mocno. W piątunie właśnie będziemy kończyć. Separate Ways DLC do Resident Evil 4 Remake. O, także będzie soczyście, widziska. Dzisiaj jakoś w miarę wcześnie mi się udało wstać. Porobiłem to, co w sumie chciałem, czyli się pobyczyłem. Pobyczyłem się elegancko. Teraz czas na relaksik. Przygiercowanie. Kontynuuj. No dobra. My stanęliśmy tutaj na tych rzeczach. Dobra. Dobra. Paliwko 46%. Dobra, tak, to wszystko. Czujesz się już lepiej? Dobra. Punkt. Zaczekaj, otworzę bramę. Sądziłem, że będę mógł wjechać normalnie, nie? Dobra. Pani. Okay. Zima. Kurde, ale ta bryka pali paliwo jak nie wiem co, nie? O, a tu jest paliwko. Benzyna. Właśnie tak. Chyba wystarczy. Okej. Okay. A, tu jeszcze był jakiś plasterek w sumie. W sumie to możemy to zrobić od razu, nie? Musimy się cofnąć.
Jak dobrze tam jechaliśmy, że tam był znak zapytania. Jak ci się podoba? No nie podoba mi się. No nie podoba się. Dzięki. Dobra, ale jak tu się dostać? To jest git. Tędy może się uda wejść? Przecież wątpię w to widzę. Okej. Chyba za mały rozpęd wziąłem. Zostaliście parę razy z jego 30. Serio? Jak ja to przeoczyłem? Nie jest na naszej trasie. Nie wiem, stary, ja bym spytał dowództwo. Tak jest w papierach. Cholera, to nie jest część mojej trasy. No co ty, mojej też? Nieważne. Cały czas gdzieś was przerzucają. Nada się. Ja muszę zaliczać ściśle określone przystanki. Prowadzę wrażliwe czasowo badania. Muszę sprawdzać pułapki. Hej, im to powiedz. Nie ja ustalam harmonogram i nie ja wprowadzam zmiany. Tak, ale ja owszem. Dzięki za czynkę. Spoko, żaden problem. A, przynajmniej już nie musisz się martwić o harmonogram dyżurów, nie? Mhm.
Harmonogram dyżuru. No i dobrze. I teraz możemy na spokojnie sobie dygać. Tam, że powinniśmy, dobra. Dobra. Wszystko ładnie. Pogarniane. Co robimy? Kilometry przed nami. Jest i okej. Kolejne trofea. Pięknie. Jeszcze któryś? Nie? Skubani. Niezła zasadzka, trzeba przyznać. Widzę. Jakoś to ogarnę. Dobra. Jest git. To do mnie było? Hmm.
Dobra, no bo tu jest jeszcze dużo nieodkrytego, nie? Więc... Okay. Oh shit. Mnie się to bardziej przyda. O, bomba rurowana jest. Pięknie. Gdzie Tucker? Alkaj. Na wykopaliskach. Okej, no ale na których? Na północnych. To tam. Jak ktoś rusz motocykl, albo cokolwiek na nim, to tobie połamie palce. Dobra, stary. Jezu. No właśnie, dotknij mój motocykl, kurde. Kiepsko to widzę. Hej, jak leci? Hej. Siema. Zapraszamy. No, dzięki, dzięki. Jasne, na razie. Pomóc? Hej, to jestem na twojej liście zaufanych, czy nie? Lista zaufania. Mówię ci, gdzie nie spojrzysz, tam jedno wielkie pole lawy. Dobre kilka metrów litej skały. Trzeba by ciężkiego sprzętu. Cholera jasna, nie musisz mnie pouczać. Kumam. Wątpię. Ale ludzie są głodni. Nawet gdyby mieli siłę, zrobienie tego kilofami zabrałoby im miesiące. Chuj mnie to obchodzi! Wszyscy jesteśmy głodni. Ale tę robotę trzeba odwalić, nawet jeśli zajmie to cały rok. I tak nie mamy niczego lepszego do roboty. Czekaj. Nie skończyłem. To się streszczaj, dobra, Al. Mam co robić. Wieczyści. Dziś rano. Jeden z moich ludzi widział grupę przechodzącą przez przełęcz. Nikt ich nie zatrzymał? Co ty kur... Dobrze wiesz, że brakuje nam ludzi. Czy szli na północ? Al, czy oni idą do nas? Tak czy nie? Nie. Ja nie wiem. Może jego spytaj. Co wy tam kurwa kombinujecie, ha? Co się tutaj dzieje, ha? Cholera, Alkaj. On nie musi nic wiedzieć. To twoje, kurwa, zadanie. Nie mogę być w dwóch miejscach na raz. Chcesz, żebym tutaj nadzorował?
Czy mam ścigać wieczystych? Po całym syfie. Zobacz, ile zostało amunicji w magazynie. Wheeler popilnuje wykopalisk. A ty co się gapisz? Nie wiem, czekam, aż się kurwa ogarniecie. Dość! Wytropiłeś Leona? Dobrze, że przynajmniej ty wiesz, jak ogarnąć sprawę. Chodź ze mną. Kiedy ostatnio kogoś znalazłeś i tu sprowadziłeś? Nie chciałabyś, żebym ci sprowadził ludzi, którzy mieszkają w syfie. Zmarły kolejne dwie osoby. To nie moja sprawa. Ale naszego żarcia to byś chciał, czyli twoja sprawa. Mówiłem już. Możemy dla ciebie kursować, ale nie dołączymy do was. Przypomnij mi, bo pamięć już nie ta. Dlaczego? Bo to strata czasu, tak. Ale z ciebie optymista. Gdzie Boozer? Wspominał coś, że chciałby pojechać do obozu Copelanda, wymienić się za ryby. Mam nadzieję, że się z nim nie dogadaliście. Macie obóz niedaleko? Nieważne, gdzie mamy obóz. Słuchaj, nie jestem niańką Boozera. Chodzi tam, gdzie mu się podoba. Jezu, to gówno płonie cały czas. Mamy tu mnóstwo ciał świrusów, bo tacy jak ty robią, co do nich należy, więc tak, płonie cały czas. Podlejcie trochę benzyną. Szybciej się pali, mniej dymi. Myślisz, że z kranu nam płynie? Jak jej zabraknie, to co będziesz lał do tej swojej maszyny? Szczyny i pot? A co się tutaj dzieje, do cholery? Coś się nie zgadza. Zniknęło trochę jedzenia i amunicji. O! Jezu, kto był w nocy na warcie? Wheeler. Dziś ma być dwa razy dłużej. Zaczyna mnie to wkurwiać. Zrobi się. Problemy w raju? Jak już mówiłam, obóz jest jak więzienie. Banda cholernych leni, kłamców, złodziei, gwałcicieli, morderców. A wiesz dlaczego? Nie mam pojęcia. Bo tacy właśnie jesteśmy. To Świrusowo. Przeżyli tylko ci, którzy są bardziej popierdoleni niż Świrusy. A cała reszta ma nadzieję, że ich nakarmię i obronię, żeby mogli sobie w ciepełku siedzieć na dupie i oglądać transmisję z końca świata. Ty! Rusz dupę i wracaj do roboty, albo zawołam Cyrusa. Leniwe skurwysyny. W wolnym czasie mogą się opierdalać i lecą. Za dnia mają pracować. Bozem zarządza się tak samo jak więzieniem. Kiedyś chyba o tym mówiłaś, że pracowałaś jako naczelniczka, czy coś takiego? A gdzie tam naczelniczka? Byłam strażniczką w zakładzie dla kobiet. Wyglądasz mi na gościa, co spędził trochę czasu w pierdlu. Siedziałeś kiedyś w więzieniu stanowym Klamat, obok Szemot? Różne rzeczy robiłem, ale w pierdlu akurat nie wylądowałem. Mam dla ciebie robotę. Larsen był wczoraj na objeździe. Mówił, że w Marion Forks kogoś widział. Chyba młodą kobietę. Ale zobaczył ją tylko przelotnie. Zatrzymał się, ale nie mógł jej już znaleźć. Na pewno? On to robi tak długo jak ty. Potrafi odróżnić człowieka od Świrusa. Ale ty masz do tego dryk. Pojedź tam, zanim Świrusy ją dopadną. Zobaczę, co da się zrobić. Ale najpierw... chcę dostać kredyty, wiesz, za Leona. Sprowadź mi tu więcej żywych ludzi, a dam ci wszystkie kredyty tego świata. Nice. Okay. Muszę znaleźć Wheelera. Ktoś tu spędzi noc w szoku. Mogę ci pomóc? Nie możesz mi pomóc. Alkaj. Czego, włóczęgo? O co ci chodzi? Bo jeden z moich uciekł od wieczystych przy Żelaznym Stoku. Torturowali go, jak wszystkich. Ale tym razem spytali gościa, czy zna może dwóch motocyklistów. Pytali, czy ktoś ich widział lub słyszał. Sporo tu motocykli. Co to... co to ma wspólnego ze mną? Mówili o Mongrelsach. Ilu włóczęgów jeździ w swoich barwach? Jakby to miało znaczenie. Ale w sumie zapłacą za ciebie. Jak to jest być po drugiej stronie?
Al, pokaż po prostu, co masz, bo nie chcę tracić czasu na twoje pierdolenie. Jak sobie chcesz. Nieźle. Zaopatrzenie. Kiepska. Specjalna. Karabin. Po dwa, ale my chyba mamy. Jasne, już wszystko rozumiem. Co my mamy? My mamy też szmelc. Okej, okay, karabin 2-2, dobra. Czego potrzebujesz? Mam wsiąść na motor teraz? Chcesz czegoś? Teraz muszę tylko rozkminić, komu to oddać. Nie ruszymy na północ, póki nie ogarnę lepszego sprzętu. A więc Tucker. Hej, Tucker. Masz mój towar od Leona? Cope chciał, żebym go sprzedał, ale ja wiem, z kim trzymać. Kumam, idź do Alkaja. Słyszałam, że Larsen przywiózł sporo strzelb i karabinów. Może znajdziesz coś dla siebie.